No, kochanie, pora spać. Miałaś pracowity wieczór ze zbieraniem cukierków. Ale ja wcale nie jestem śpiąca. Tak, ale i tak musisz iść spać. Dobranoc. Dobranoc. Genialnie, co powiesz na małą eskapadę w Halloween? A teraz przypadkiem nie wychodzą duchy? Coś ty, duchy wychodzą tylko po północy. Super! Zawsze chciałam spotkać ducha. Idziemy. A to kto to jest? Ale ty tutaj wszyscy krzyczą. Modelu Korna nigdy nie widzieliście? Czyli nie jesteś duchem? I skąd się tutaj wziąłeś? Jestem pierwszym modelem konia w tym domu. Aha. Chcesz z nami pozwiedzać dom? Wprawdzie jestem zgubionym modelem i wielokrotnie zwiedzałem ten dom. No, ale chętnie was oprowadzę. No, w drogę. Voila! Oto kuchnia. Wow! Co nie? Często tu zachodzę. Tu jest kupa jedzenia, no ale modele nie jedzą. O, tutaj jest na przykład kosz z owocami. To akurat widzieliśmy. Miski z owocami zawsze leżały na stole podczas wakacji. A tak w ogóle to czemu nie wróciłeś na półkę? A, jest to praca z wielkim ryzykiem. Zabrudzenia, rysy, starta farba lub co grosza złamane nogi. Brr. No i pokochałem życie poza półką. Jest więcej przestrzeni. Ja byłam zgubionym modelem, no i teraz strasznie się cieszę, że wróciłam na półkę. My tak samo! W porządku. Chodźcie, pokażę wam więcej. Eris? Eris, gdzie jesteś? Nie ma go tam. Zupełnie jakby... wyparował. A jeżeli on był... duchem? Wesołego Halloween wszystkim!